W dzisiejszych multiinformacjach pokażemy, jak dobrze potrafią bawić się emeryci. Zdamy relacje z pobytu w Polsce Sybiraków i sprawdzimy, czym jest le parkour. W leśniczówce w Brwilnie bawiło się ponad 800 emerytów. Huczną zabawę zorganizowała prezeska Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Jadwiga Korneszczuk. Jak co roku pomogli jej w tym liczni sponsorzy i oddani przyjaciele. To już jest tak, jak pan poseł powiedział, to Jagoda, ty już masz taką renomę. I tak ograniczyłam z każdego, powiedzmy, koła czy terenowego i oddziału rejonowego po 30 osób tylko. To jest niewielka liczba osób. Płock liczy już ponad 5 tysięcy członków. Nowych przyjęliśmy około 700 już teraz nowych członków. Myślę, że to jest wyznacznik jakiejś mojej pracy. Patronat nad imprezą objęli Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, Piotr Zgorzelski, poseł na Sejm RP oraz Michał Boszko, starosta Płocki, który co roku wspiera powiatowych emerytów. Związek Emerytów i Rencistów ma bardzo dobrego, prężnego szefa, panią Jadwigę Korneszczuk, która przejęła stanowisko po równie bardzo aktywnym, bardzo zaangażowanym poprzednim prezesie, dzisiaj prezesie honorowym, panu Tadeuszu Fabisiaku. Jeżeli są porządni ludzie, aktywni emeryci, wspierani przez wielu przyjaciół, sponsorów, darczyńców, to wiele rzeczy się udaje. Co roku piknik wakacyjny emerytów cieszy się dużą popularnością. To czas wspaniałej zabawy, ale przede wszystkim integracji seniorów, którzy za każdym razem zadziwiają swoją aktywnością, pogodą ducha, ciekawością świata i chęcią uczestniczenia w życiu społecznym. Do wspólnej zabawy włączają się także niemal wszyscy zaproszeni goście. Jestem nie tylko przyjacielem emerytów ze Starej Białej, ale w ogóle wszystkich emerytów, ponieważ szanuję ludzi starszych. Moje takie motto to jest to, że młodzi muszą pamiętać, że kiedyś będą starszymi. Jednak nawet podczas doskonałej zabawy warto pamiętać o sprawach, z którymi na co dzień borykają się płoccy emeryci. Jedną z najbardziej rozchwytywanych postaci pikniku był poseł Piotr Zgorzelski, który nie ukrywa, że jest nadal wiele do zrobienia, by można było nazwać Płock miastem przyjaznym seniorom. Nie wyobrażam sobie pikniku bez Emie. Może to zabrzmi nieskromnie, ale istotnie jest to niepowtarzalna atmosfera tego eventu. Ludzie w trochę starszym wieku, ale wspaniałą werwą potrafią się świetnie bawić. Ale to nie jest tylko sposób na zabawę. To jest często także sposób na integrację, wyjścia z samotności, ale także myślę, że uniemożliwia to pozostawanie w domu, czyli po prostu wychodzenie z chorób. Z chorób, które są bardzo istotne, a walka z nimi w naszym mieście pozostawia wiele do życzenia. To myślę jest jedyny smutny punkt tego dzisiejszego spotkania. Istotnie, spotykając się i rozmawiając z ludźmi, bardzo często sygnalizują problem braku geriatrii w ogóle w mieście. Geriatrów w ich przychodniach rejonowych, do których przychodzą ze swoimi problemami zdrowotnymi. Myślę, że jest to bardzo ważny, istotny problem, który powinien znaleźć miejsce w jak najszybciej i rozwiązany zostać bardzo skutecznie z korzyścią dla mieszkańców. Prezeska Płockiego Oddziału Związku Emerytów i Rencistów Jadwiga Korneszczuk zapowiada, że w przyszłym roku liczba gości przekroczy 1000 osób. Tradycyjnie jak co roku Płock, starosta i powiat płocki odwiedzili potomkowie Polaków zesłanych niegdyś na Syberię. 34 Polaków, ludzi urodzonych i wychowanych na Syberii w polskich rodzinach, przyjechało do Płocka na zaproszenie Regionalnego Stowarzyszenia Wschód-Zachód. Już po raz siódmy gościł ich starosta płocki Michał Boszko. W tym roku jedna z uczennic z Syberii dostała się na studia w Polsce i zostaje już w naszym kraju. O takim obrocie sprawy marzy wielu jej równolatków. Do Polski przyjechali także lekarze, dziennikarze i biznesmeni. Wszyscy mogli pochwalić się polsko brzmiącymi nazwiskami. Ich pobyt w Polsce udał się dzięki współpracy 6 organizacji polonijnych z Altajskiego Kraju i Omskiego Obwodu Federacji Rosyjskiej z Płockim Regionalnym Stowarzyszeniem Wschód-Zachód.
Na Starym Rynku przed ratuszem rządziła czysta forma. Akrobatycy i fani leparkuru pokazywali, co potrafią i dodatkowo uczyli wszystkich chętnych. Od pięciolatków po dorosłych, marzących o sprawnym ciele. Wielu płocczan pokusiło się o sprawdzenie swoich możliwości. Akrobatyka powstała od freerunningu u nas. U nas nie było czegoś takiego jak sala gimnastyczna zajmująca się akrobatyką. Pierwsza jest w Łodzi. My tam jeździliśmy, nauczyliśmy się od kolegów. Tak jak tutaj mamy pierwsze warsztaty zorganizowane przez Tomasza właśnie, który miał do dyspozycji materace, różne takie potrzebne akrobatom do ćwiczeń, swoje takie urządzenia. Młodzi ludzie marzą o profesjonalnej sali do ćwiczeń, w której mogliby sami trenować i pokazywać innym podstawowe zasady trudnej sztuki akrobacji. Dzisiejsze warsztaty, nazwaliśmy je sobie profesjonalne warsztaty akrobatyki, pierwsze w Płocku takie. Takie rzeczy nieformalne już się działy na plaży nad Wisłą od X czasu i chcieliśmy zorganizować się większą grupą, dlatego wykorzystaliśmy też piasek. Przypomniała nam się po prostu skakanie na plaży, dlatego zorganizowaliśmy tą imprezę tutaj przed ratuszem, tak żeby pokazać mieszkańcom i nie tylko urzędnikom, krótko mówiąc, że w Płocku już w tym momencie jest bardzo potrzebny obiekt, który będzie spełniał wymogi takich osób jak my. Chodzi mi o profesjonalną salę akrobatyczną, która będzie kryta, zamknięta z profesjonalnym sprzętem i otwarta dla mieszkańców Płocka, tak jakby, tak, że no żebyśmy mogli, w sensie, żebyśmy mieli swoje miejsce takie, gdzie będziemy mogli się wyskakać do woli. Przy okazji tak samo nie chodzi o nas jako o osoby, które już skaczą. Chodziłoby nam również o to, żeby młodzież, dzieci od dzieci, żebyśmy mogli edukować już od najmłodszych lat dzieci, zarażać aktywnością fizyczną i prowadzić z nimi zajęcia, które będą przygotowywały do przyszłych sportów, jakiekolwiek będą kiedyś uprawiały. Jest szansa na realizację tych ambitnych planów dzięki budżetowi obywatelskiemu. Do 15 sierpnia w ratuszu nadal czekają na projekty. Na koniec multi-informacji chcemy dołączyć do apelu Polskiego Czerwonego Krzyża, który prosi o krew. Okres wakacyjny zawsze jest najtrudniejszy ze względu na wzrastającą liczbę wypadków i związanych z tym operacji. Najbliższa zbiórka odbędzie się 23 sierpnia i będzie organizowana wraz z Wisłą Płock. Będzie podstawiony ambulans na ulicy Królewieckiej, tam przy Nowym Rynku. Będzie można od 9 do 14 oddać krew, ten dar życia, i dlatego apelujemy do mieszkańców Płocka, do kibiców o to, żeby mocniej zabiły ich serduszka, żeby postanowili przyłączyć się do tej akcji, żeby oddali krew, która ratuje życie. Każdego dnia na honorowych dawców czeka Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Szpitalu na Winiarach.